Cześć trenerze, witam Cię serdecznie na kanale Kierunek Trener. Zapraszam Cię do grupy Wiedza i Biznes, link znajdziesz w opisie, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak powinna wyglądać oferta trenera personalnego. Takiego filmiku jeszcze nie ma, co mnie właściwie bardzo dziwi, ponieważ jest to temat mocno przydatny i podstawowy tak naprawdę dla każdego trenera personalnego. O tej ofercie opowiemy sobie zarówno w kwestii online, jak i offline, ale zacznę od samej ceny, która powinna iść wykładniczo, czyli nie gubić klienta w tym całym procesie, tylko on, żeby wiedział, jak ona się faktycznie zmienia na przestrzeni każdego z pakietów czy produktów, o czym zaraz powiem, jest to bardzo prosty temat. Co tak naprawdę na tą cenę wpływa? Głównie identyfikacja wizualna, czy Twoje treści są ładne, czy brzydkie, prawda? To też ma znaczenie, jakie grafiki dodajesz, jakie filmy tworzysz, jednak ma to pewnego rodzaju znaczenie dla jakiejś tam grupy osób. Jakość usług oczywiście jest bardzo ważna, im większa jakość, tym większa cena, szybkość realizacji, konkurencja, Twoje nastawienie i poszanowanie pracy i klient docelowy, nie każdy zapłaci 1000 zł za pakiet, nie każdy zapłaci 200 zł za trening. Przechodzimy do meritum, ale zanim przejdziemy do meritum, nie zapomnij zasubskrybować kanału i dołączyć do naszej grupy Wiedza i Biznes, bardzo chętnie Cię tam zobaczymy, jeszcze więcej wiedzy uzyskasz, zarówno pod kątem oferty, jak i marketingu, sprzedaży, biznesu całego trenerskiego. Zacznijmy sobie od tej oferty w kwestii online'owej. Mamy do czynienia najczęściej z podstawowymi pakietami konsultacji, czyli konsultacja bezpłatna i płatna. Ta bezpłatna to jest głównie konsultacja, która służy temu, aby poznać tego klienta, poznać jego problemy i znaleźć jakieś jedno rozwiązanie na jego jeden problem, zebrać dane, zrobić wywiad żywieniowy i treningowy i zapisać sobie takiego podopiecznego w CRM-ie, żeby wiedzieć, że w razie czego się do niego odezwiemy i zaproponować mu pakiet, którego potrzebuje, produkt, którego potrzebuje. Jeżeli nie jesteśmy w stanie mu pomóc, no to możemy mu najwyżej polecić innego specjalistę albo nie polecić tak naprawdę nic, ale z jakąś radą powinniśmy go zostawić. Jeżeli chodzi o płatne konsultacje, tutaj fajnie doglądnąć podopiecznego, co się działo z nim na przestrzeni danego czasu, od konsultacji do konsultacji, zmierzenie tych wyników, w którą stronę idziemy i tym podobne, prawda? Plan treningowy to jest taka podstawa oferty trenera personalnego. Zwykle robimy to w pakiecie z żywieniowym i suplementacyjnym i ja polecam to dzielić, czyli plan treningowy 100 zł dla początkującego trenera, 200-250 i więcej dla zaawansowanego. Jeżeli masz mocną markę, no to możesz nawet 2000 za taki plan zaśpiewać w cudzysłowie, to już zależy od Twojej społeczności, od tego, kto Ci ile tak naprawdę zapłaci. Plan żywieniowy również 100 zł, zaawansowany trener czy dietetyk 200-250, suplementacyjny 50 zł. Jednak suplementacja to jest rzecz, na którą trzeba mocno przysiąść, ponieważ trzeba sprawdzić, jakich elementów brakuje w diecie, jakie ktoś ma zapotrzebowanie na dane witaminy i minerały i też dobrać pewnego rodzaju suplementację, więc to również zajmuje czas. I tak przygotowany pakiet kosztuje 250 zł za miesiąc, możemy go podzielić również na pojedyncze, czyli ktoś powie, ja nie chcę planu żywieniowego, ja chcę tylko trening i suple. No to 150 zł, jesteśmy w prosty sposób, nie pogubimy się w tej ofercie. Jeżeli chodzi o pakiety większe, czyli 3 miesiące, 6 miesięcy, to o tej cenie, która idzie wykładniczo, o której mówiłem, właśnie teraz ma zastosowanie, prawda? Czyli plan treningowy i żywieniowy na 3 miesiące 600 zł, czyli obniżka o 50 zł z 250 na 200, czyli za 3 miesiące wychodzi 600. Plan treningowy, żywieniowy i suplementacja na 6 miesięcy, tak samo o 50 zł mniej, czyli 900 zł, prawda? No i tak projektujemy pakiety, jeżeli to jest 12 miesięcy, no to już może kosztować 1200 zł. Większych pakietów zapewne nikt od Was specjalnie nie będzie chciał zakupić, bo nie ma takiej pewności, że będzie w ogóle trenował więcej niż rok. Ale myślę, że te roczne jak najbardziej, ja się z tym spotykałem, ja takie pakiety sprzedawałem jako trener. Możemy do tej całej oferty polecać suplementy i produkty naszych partnerów i otrzymywać z tego procent, czyli przykładowo, jeżeli mamy jakieś suplementy, które rozpisujemy temu podopiecznemu, dajmy na to, są to witaminy, czy jakaś tam opaska, czy zegarek, no to możemy polecić to naszemu klientowi i otrzymać z tego procent, przez to, że nasi partnerzy nam płacą za to, że to polecamy tak naprawdę. To jest kwestia zawiązania współpracy z daną firmą suplementacyjną, czy jakimś tam sklepem. Od razu, zanim przejdę do następnych punktów oferty, zaproszę Cię do sprawdzenia książki Dochodowe social media w pracy trenera personalnego.
czyli książki, którą napisałem niedawno. 440 stron wiedzy, jak zwiększać swoje zyski jako trener personalny dzięki mediom społecznościowym. Ty w międzyczasie, jak sobie wejdziesz, ja napiję się łyka kawy. Czyli, że tak powiem, po przerwie wracamy. Mówiłem o tych procentach. Przejdę do dalszej części oferty i powiemy sobie o e-booku. Czyli e-book to jest prosta mini książka, tak naprawdę, która przeprowadza Twojego klienta od A do Z przez jakiś proces i jest łatwym w konsumpcji produktem, nad którym nie trzeba się wiele zastanawiać, a bardzo pomoże. To może kosztować od 30 do 50 zł, mieć od 20 do 30 stron i pokazywać na przykład 10 kroków, jak zrzucić 2 kilo, tak? Jak zrzucić 3 kilo. Checklista zakupowa, tak? Zdrowe zakupy. Jak zmienić swoje nawyki żywieniowe. I tych tematów można naprawdę mnożyć. To jest taki prosty produkt, gdzie ktoś stwierdzi, ok, nie znam jeszcze tego trenera, ale tego e-booka mogę przeczytać. To jest tylko 30 zł, więc najwyżej trudno stracę, jeżeli to nie będzie na tyle wartościowe. Ale jak najbardziej trzeba takie treści tworzyć w pełnej wartości i pełnym wymiarze. Program online, czyli program wideo. To są fajne programy, przygotowanie do lata, czy powiedzmy zbudowanie barków, zbudowanie pleców, zbudowanie klatki piersiowej, pośladków. Możesz takich programów tworzyć multum, od 100 do 300 zł za taki program ludzie Ci spokojnie zapłacą. To może być 15 filmów, 20 filmów, 30 filmów z przeróżnych tematów, z Twojej niszy, jak zniwelować ból kręgosłupa, jak pozbyć się sztywnienia karku. Wszystko, czym się tak naprawdę trener może zajmować, czym się Ty zajmujesz w swojej niszy. Webinary tematyczne, czyli takie wykłady, to kolejny punkt oferty, który możemy sobie, o jaki sobie możemy tą ofertę rozszerzyć. Webinary tematyczne od 50 do 100 zł za wejście, możesz też robić darmowe takie wykłady i wtedy zbierasz 200, 300, 400 osób na takim wykładzie, na samym końcu podajesz ofertę, kupuje od Ciebie, dajmy na to 50, 100 osób, i generalnie jesteśmy zadowoleni. Reszta dostaje przykładowo sekwencję mailową, jakieś nagranie z tego webinaru i też są zadowoleni w pewien sposób. Można się ich zapytać, dlaczego nie podobało Ci się, dlaczego nie skorzystałeś z e-booka. Okaże się, że na przykład potrzebują czegoś zupełnie innego, co im zaproponujesz i w ten sposób rozbudowujesz sobie ofertę i bazę klientów. Możemy przygotowywać też wyzwania, bardzo fajna forma motywowania klientów, czyli przez tydzień ćwiczymy codziennie, dajmy na to jakoś tam, jakimś tam trybem, czyli każdy inny na przykład, każda inna partia, czy przez 14 dni zmieniamy swoje nawyki, przez 30 dni, przez 60-90 przygotowujemy się razem do lata, tak? Płacisz 100 zł, masz dostęp pełen do programu, do wyzwania, do regularnych live'ów, do regularnego kontaktu z Tobą, konsultacji, no i w ten sposób projektujesz program. Pamiętaj, to nie ma być program dla Ciebie, to jest program dla Twoich podopiecznych i on ma być w pełni przydatny dla nich, więc jak najbardziej musisz pomyśleć o tym, czego oni będą chcieli, a nie czego Ty będziesz chciał. Nie on Tobie ma się podobać, tylko im ma być pomocny i ma kosztować dokładnie 50, 100, 200 zł. Nie oczekuj, że rzuci się na niego 1000 osób w cenie 300 zł, bo tak nie będzie. Po prostu trzeba budować tą swoją markę długotrwale, trzeba być tym wytrwałym, tak samo jak jesteś wytrwały w ćwiczeniach, czy wytrwała. Punkt oferty offline, bo tak naprawdę ofertę online już zakończyliśmy. Treningi personalne, najprościej. Po pierwsze, postaraj się wzbogacić tą ofertę. Dodaj do treningu e-booka, dodaj witaminy i minerały, opaskę, shaker, cokolwiek, co tak naprawdę wzbogaci. Ciebie to kosztuje 5 zł, a trening kosztuje 100 zł, naprawdę nie stracisz, a Twoja oferta zyska w oczach klienta, zwłaszcza, że większość trenerów ma tam ofertę przeciętną, nie komunikuje tego typu rzeczy, nie dają takich gratisów. Jak podzielić ofertę? Pakietowo, trening 1, dajmy na to 200 zł, trening personalny w ilości 4, 600 zł, czyli 150 za 1, trening personalny 8 sztuk, tak, 8 treningów po 100 zł, czyli 800 zł, trening personalny 12, czyli 1080 zł już po 90 i 24 treningi 1920 zł po 80 zł każdy. I tak samo schodzisz, jeżeli to ma być 48 treningów, czyli idziemy po dwa w dół, no to 70 zł za trening i więcej,
Tak naprawdę, bo różne pakiety się zdarzają. Studia treningowe żyją z takich długich pakietów. Jeżeli masz studio treningowe i ludzie kupują u ciebie po 4, po 8 treningów, to długo to studio niestety nie zagrzeje miejsca na rynku. Tu ludzie muszą mieć długie pakiety z tobą, długotrwałą relację, muszą z tobą trenować. Jeżeli, żeby tak było, muszą mieć finansowanie na te usługi, muszą chętni być tak naprawdę z tobą trenować. Więc na tym bym zakończył całą ofertę. Jeżeli nie miałeś tego uzupełnionego, to w ten sposób sobie zaprojektuj tą ofertę. Być może trzeba stworzyć nowe produkty, być może trzeba coś poprawić. Polecam Ci urozmaicać, tak? Do planu treningowego dodawać też e-booka. Do tych treningów dodać coś jeszcze, dodać jakąś konsultację, dodać koszulkę z Tobą. Niekoniecznie do jednego treningu, ale do pakietu 8, 12. Warto to robić. Więc zapraszam jeszcze raz do subskrybowania kanału, do grupy Wiedza i Biznes, oraz do sprawdzenia książki Dochodowe social media w pracy trenera personalnego. Trochę dużo, że tak powiem, próśb, ale po kolei zasubskrybuj, wejdź na grupę, zainteresuj się, tam na pewno znajdziesz fajne treści, fajne live'y i zapraszam też do sprawdzenia książki. Jeżeli napiszesz do nas, w komentarzu nawet napiszesz, to wyślemy Ci fragment. Jakoś się dogadamy, napiszesz w komentarzu, podamy Ci maila i wyślemy Ci fragment, jeżeli taka książka Cię interesuje. Książka w prosty sposób przedstawia, jak zbudować potężne media społecznościowe, potężne social media profile, które będą dawać Ci korzyści, dawać Ci większe zasięgi podopiecznych i budować Twoją markę jako trener, niezależną od etatu, niezależną od tego, że jesteś trenerem gdzieś tam zatrudnionym, który liczy na to, że ktoś mu coś da, tylko niezależność pełna, Twoja marka osobista i tak naprawdę na tym mi zależy, żebyś się wybijała na tle konkurencji, która być może ma mniejszą wiedzę, a lepiej się promuje zwyczajnie. Więc żegnam się i dziękuję za wysłuchanie. Cześć.